Siemano, jak widzicie, sztuka stoi za mną, ma się mega, mega dobrze. Czekam w tym momencie na okleinę. Wy wybraliście projekt, to się drukuje, więc podsumowanie projektu będzie już jak motocykl będzie cały, kompletnie złożony, gotowiutki, pięknie wyglądający. A to jest filmik z rozwiązaniem konkursu. Zrobiliście turbo dobrą robotę, blisko czy nawet dokładnie 384 komentarze z odpowiedziami. Może przypomnę, co jest nagrodą. Nagrodą jest gra MXGP w wersji na peceta. I jak to będzie wyglądać? Z tych 384 komentarzy wybrałem 87 komentarzy z poprawnymi odpowiedziami. A z tych 87 komentarzy każdy komentarz ma dany numerek. I po prostu poprzez generator liczb, żeby wszystko było jak najbardziej fair, przypadkowe, wybiorę jedną osobę, która wygra grę. Więc zaczynamy. Tutaj mam odpalony generator od 1 do 87. Klikam. 26. Wchodzę. Patrzymy, kto jest 26. I 26 jest po prostu Paweł. Więc Pawle, mega gratulacje za wygraną. Ja się z tobą skontaktuję. Na YouTubie podeślesz swoje dane, adres do wysyłki, numer kontaktowy i działamy. Całej reszcie dziękuję za wzięcie udziału w tym konkursie. Będziemy organizować jeszcze jeden konkurs. Nagrodą do zdobycia będzie też gra MXGP, tylko że w tym następnym wydaniu będzie to na konsolę. Więc uważnie śledźcie Facebook Lobomoto, tam ogłosimy konkurs i tam też będą pytania. Jeszcze raz wielkie dzięki i trzymajcie się.